Ten program powstał dzięki przyjaciołom, sponsorom i partnerom Nadzieja TV. Dziękujemy. Witamy serdecznie na Studium Biblii w Kościele Adwentystów Dnia Siódmego w Zborze w Podkowie Leśnej. Dzisiaj będziemy studiować Księgę Jeremiasza, rozdział 27 i 28, które mówią o jarzmie Jeremiasza. Studiować Biblię będziemy dzisiaj razem z Joasią, Doroty i Klaudią. Ja mam na imię Małgorzata. I jak zawsze przed studium Biblii poprośmy w modlitwie Boga o błogosławieństwo. Dziękujemy Ci za to, że możemy tutaj być, że możemy studiować Twoje Słowo. Dziękujemy Ci za Księgę Jeremiasza i teraz prosimy o Ducha Twojego Świętego, który będzie nam poddawał dobre myśli, abyśmy, Panie, mogli też to, co tutaj, o czym będziemy tutaj mówić, wprowadzać w nasze życie, aby to było każdego dnia ważne w naszym życiu i żeby przybliżało nas do Ciebie. O to Cię prosimy w imieniu Twojego Syna, Jezusa Chrystusa. Amen. Zanim rozpoczniemy studiować rozdział 27 i 28 Księgi Jeremiasza i rozmawiać o jego jarzmie, mam prośbę, może Joasiu, jakbyś mogła przeczytać tekst z Biblii z trzeciej Księgi Mojżeszowej, 26 rozdział i 13 werset. Jam jest Pan, Bóg wasz, który wyprowadziłem was z ziemi egipskiej, abyście nie zostali ich niewolnikami. Połamałem drewna waszego jarzma i sprawiłem, że wyprostowani chodzić możecie. Jak myślicie, czego symbolem jest jarzmo? Niewoli. Niewoli? Czegoś jeszcze? Z Egiptu Bóg wyzwolił Izraela. Połamał ich jarzmo. A jak to się dzieje w Księdze Jeremiasza? Minęło trochę lat, sytuacja się kompletnie zmieniła i Klaudia, może przeczytaj i zapoznaj nas, w jakim kontekście występuje teraz jarzmo za czasów Jeremiasza. Przeczytajmy rozdział 27 Księgi Jeremiasza od wersetu 1 do 10. Na początku panowania Jojakima, syna Jozjasza, króla judzkiego, doszło Jeremiasza słowo Pana. Tak rzekł Pan do mnie, zrób sobie powrozy i jarzmo i włóż je sobie na szyję. I poślij do króla Edomu i do króla Moabu i do króla Ammonitów i do króla Tyru i do króla Sydonu przez posłów, którzy przybyli do Jeruzalemu, do Sedekiasza, króla judzkiego, takie zlecenie do ich panów. Tak mówi Pan zastępów, Bóg Izraela, tak powiecie waszym panom. Ja uczyniłem ziemię, człowieka i zwierzęta, które są na powierzchni ziemi, swoją wielką siłą i swoim wyciągniętym ramieniem i daję ją temu, komu zechcę. Otóż teraz daję te wszystkie ziemie w ręce Nebukadnesara, króla babilońskiego, mojego sługi. Także daję mu zwierzęta polne, aby mu służyły. I będą mu służyć wszystkie narody, i jego synowi, i jego wnukowi, aż nadejdzie czas także dla jego kraju i ujarzmią go liczne narody i wielcy królowie. Ten zaś naród i to królestwo, które by nie służyło Nebukadnesarowi, królowi babilońskiemu, i nie poddało swojego karku pod jarzmo króla babilońskiego, ten lud będę karał mieczem i głodem i zarazą, mówi Pan, aż wydam ich w jego ręce. Wy więc nie słuchajcie waszych proroków, ani waszych wierzbiarzy, ani waszych marzycieli, ani waszych wieszczków, ani waszych czarowników, którzy mówią wam, nie będziecie służyli królowi babilońskiemu, gdyż prorokują wam kłamliwie, aby was oddalić od waszej ziemi, bym ja was odrzucił i zginęlibyście. Zobaczmy, przychodzi Jeremiasz z jarzmem na szyi, z takim drewnianym jarzmem, przed króla i przed jego przed wysłanników innych królów i mówi, że poddajcie się w niewolę królowi babilońskiemu. Ładnych parę lat wcześniej Bóg, który przekazuje tą wiadomość Jeremiaszowi, ten sam Bóg wyzwolił Izraela z jarzma egipskiego, z niewoli egipskiej. Co się musiało stać,
w tym czasie pomiędzy jednym jarzmem a drugim, że Bóg z jednego jarzma ten Izrael wyratował, a nagle chce go znowu wprowadzić w jakieś jarzmo niewoli. Mimo tego nie usłuchali Pana Boga. I mimo to cały czas grzeszyli i chodzili za własnymi bogami. Pan Bóg po prostu miał już tego serdecznie dość. Pan Bóg miał tego serdecznie dość ze względu na siebie? Czy miał dosyć, bo nie szanowali go, bo go nie słuchali? Język dla mnie jest bardzo ciekawy, że Pan Bóg bierze na siebie tę odpowiedzialność i on mówi, że on to robi, to jarzmo. Ale tak naprawdę oni to robili sobie, bo nie chcieli słuchać Pana Boga i zamiast być wolny od tych nieprawdziwych bogów w Egipcie, to wzięli właśnie z powrotem nieco innych, ale i fałszywych. I w ten sposób tak naprawdę oni nie byli wolni, tylko że mieli ten ciężar, to jarzmo na siebie, żyjąc czymś i wierząc w nieprawdę. Byli już w jakiejś niewoli, w niewoli grzechu. Teraz zostają oddani do niewoli, do Babilonu. Czy faktycznie tak się musiało stać? Dlaczego w ogóle tak Bóg postępuje? Z jednej niewoli ich wyswobodził i teraz daje ich w drugą niewolę? Dlaczego? Jak patrzymy na całą historię narodu izraelskiego, to właściwie oni bardzo często trafiają do niewoli. Myślę, że to jest taki trochę środek wychowawczy, który Pan Bóg stosuje. Tak, bo oni już właściwie jak wyszli z Egiptu, to już tam kilka dni później tak, do obcych bogów się modlili i zwracali. I zazwyczaj było tak, że był jakiś czas, kiedy służyli Bogu, kiedy wszystko było w porządku. I potem przychodził czas, kiedy odchodzili od Boga, trafiali do niewoli i tam się nawracali. Tak? To był taki moment, kiedy przychodzili do tego Boga, że no Panie Boże, jesteśmy w niewoli, wyratuj nas, my się nawracamy. Znowu było dobrze i tak można powiedzieć w kółko. Tak? Więc to jest taki troszkę środek wychowawczy, który Pan Bóg stosuje, żeby oni zrozumieli, że Bóg jest tym najważniejszym. W Piśmie Świętym napisany tekst, że Pan Bóg powiedział, że nie da się z siebie naśmiewać. I w Księdze Jeremiasza też jest napisane, i tak jak czytaliśmy, Pan Bóg zaznacza, że to ja uczyniłem ziemię, człowieka i zwierzęta. Po prostu daje tutaj taki nacisk na to, zwraca uwagę tych wszystkich ludzi, że to on jest tym Bogiem. I on przez te wiele lat Izraelitom również to mówił, a mimo to ci ludzie po prostu gdzieś błądzili. Żyli tak, jak im się podobało, według ich własnej. Dobrze, a powiedzcie mi, czy Izrael, czy Żydzi w ogóle mieli podstawę, żeby się tego bać? Bać się niewoli babilońskiej. I może, żeby pomóc też jakby odpowiedzieć na to pytanie, Doroty, czy mogłabyś przeczytać z Księgi Daniela werset 2 rozdział i 21 werset. Z Księgi Danielu 2 rozdział, 21 werset. On zmienia czasy i pory, on utrąca królów i ustanawia królów. Udziela mądrości mądrym i rozumnym rozumu. Jeremiasz przemawia do reprezentacji innych narodów, do swojego króla, do całego swojego narodu i mówi: poddajcie się w niewolę królowi babilońskiemu. Odnosząc się do dzisiejszych czasów, moglibyśmy sobie wyobrazić, że nagle przychodzi prorok Boży i mówi: oddajcie się w niewolę Rosji. No. I teraz, czy my powinniśmy się bać w takiej sytuacji? No, jeżeli to Rosja, to tak. Ale w Biblii jest napisane, Bóg ustanawia królów i Bóg ich utrąca w jakimś celu, w swoim wielkim planie. I teraz kwestia, czy ufamy Bogu i faktycznie Jego mądrości, czy nie? Czy próbujemy ustawiać nasze życie, nasze losy na podstawie własnej mądrości? To co dla mnie jest ciekawe, że Jeremiasz ma to ogłosić nie tylko Izraelitom, ale właśnie wszystkim królom dookoła, tak, że wy też poddajcie się Nebukadnesarowi, bo on, tutaj jest nawet w którymś tekście Nebukadnesar, mój sługa, tak, że to jest mój sługa i wszyscy macie jemu służyć. To jest takie ciekawe bardzo, że Pan Bóg do wszystkich to mówi. Dla mnie to jest niesamowite. Ja mam ten tekst podkreślony, to
przepraszam, że nawiązuję tak do Rosji, to jakby prorok przyszedł i powiedział, Putin jest moim sługą. Słuchajcie się go. Nie mogłeś wybierać Obamę? Bo jest przyjemniejszy, ale wtedy podejrzewam, że Nebukadnezar mógł być dla Izraela tym samym, no może już tak brzydko porównywać, ale tym, no mamy niektórych przywódców innych krajów, których większość ludzi no, nie sympatyzuje z nimi. Podejrzewam, że z Nebukadnezarem też wtedy nikt nie sympatyzował. Izrael szukał pociechy w Egipcie, w narodach ościennych. Babilon? Nie. To jest zły naród, nie można. Nikt nie mógł uwierzyć, prawie nikt nie mógł uwierzyć, że to jest wola Boga. Ale jest mnóstwo proroków w Biblii, które mówią, zaufaj Bogu, On wie, co robi. No i czasami to jest trochę trudne. Teraz pytanie, już rozmawiałyśmy o tym, że jarzmo to też jest symbol grzechu. I teraz Izrael sobie takie jarzmo nakładał. Nie słuchał się Boga, grzeszył. Czy my też sobie takie jarzmo, odnosząc tą sytuację do czasów teraźniejszych, czy my takie jarzmo też sobie nakładamy? I może przeczytajmy tekst z Ewangelii Jana. Klaudia, może ciebie poproszę. 8, 34 werset. Jezus im odpowiedział. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, każdy, kto grzeszy, jest niewolnikiem grzechu. Joasiu, czy mogę cię prosić o przeczytanie tekstu z 2 listu Piotra, 2, 19 wiersz. Obiecując im wolność, chociaż sami są niewolnikami zguby, czemu bowiem ktoś ulega, tego niewolnikiem się staje. Mowa tutaj o tym, że stajemy się niewolnikami grzechu. Możemy być niewolnikami grzechu. To jarzmo, chociaż w Nowym Testamencie nie występuje, to występuje niewolnictwo. Ludzie przez popełnianie grzechów stają się niewolnikami. Jeżeli ulegamy, jesteśmy niewolnikami. I teraz, czy jest ktoś, kto może z tej niewoli nas uratować? Jest tylko chyba jedna osoba. To może przeczytajmy tekst, piękny tekst, z listu do Galacjan, 4, 7 werset. Doroty, jeżeli mogę ciebie prosić o przeczytanie. Tak więc, już nie jesteś niewolnikiem, lecz synem, a jeśli synem, to i dziedzicem przez Boga. Czy faktycznie, jeżeli jesteśmy niewolnikami grzechu, to mamy się bać i tam pozostać? Czy jest dla nas jakaś nadzieja? No jest nadzieja, trzeba akceptować. Trochę się tam milczyłam, jak słuchałam cię i myślałam o ilu z nas jesteśmy niewolnikami nie tylko przez nasze błędy i nasze grzechy, ale w ogóle urodzimy się jako niewolnikami od razu przez grzechy naszych rodziców, naszych dziadków, w ogóle przez to, że jesteśmy ludźmi. I wielu z nas po prostu nawet nie znamy smaku wolności. I trudno jest w ogóle wyobrazić, że jest taki ktoś, który można nas zwolnić. I co to znaczy w ogóle wolność? No, nie można nie zobaczyć tego powiązania pomiędzy Jeremiaszem a ludźmi, którzy znają Boga. Ta misja Jeremiasza, który znał Boga, który miał od Niego przesłanie i ludzie teraz, którzy znają Boga i mają od Niego przesłanie. Jeremiasz nie milczał. Szedł do ludzi, mówił, że grzeszą, mówił, żeby się nawrócili. I teraz, co teraz ludzie, którzy znają Boga, powinni robić? No, robić to samo, dać nadzieję innym. Dać nadzieję. A ja jeszcze, zanim, właśnie pytanie, czy Jeremiasz dawał nadzieję? Myślę, że też łatwiej mówić dobre rzeczy. Nawet takie fałszywe nadzieje, tak, że wszystko będzie w porządku. A jednak nieraz byłoby lepiej, żeby mówić faktycznie, jak sytuacja jest okropna. Jak ktoś po prostu totalnie psuł swoje życie, robiąc błędy albo wybierając nie ta właściwa droga. Trzeba też o tym mówić. Właśnie Jeremiasz o tym mówił. No nie było to przyjemne dla słuchaczy,
nie przychodził z poselstwem pokoju. Był ktoś inny, który wtedy przychodził z poselstwem pokoju, który wydawałoby się, że daje ludziom nadzieję. To był inny prorok, Hananiasz. Miał zupełnie inny przekaz do ludzi niż Jeremiasz. I pewnie dlatego trochę przyjemniej było go słuchać. I może przeczytajmy, żeby potem porozmawiać, jaka była różnica pomiędzy poselstwem Hananiasza a Jeremiasza i dlaczego ludzie woleli słuchać tego drugiego od tego pierwszego, czyli Hananiasza od Jeremiasza. Może Joasiu, poproszę cię o przeczytanie wersetów z Księgi Jeremiasza, 28 werset, przepraszam, 28 rozdział od 1 do 9 wersetu. W tym samym roku, na początku panowania Sedekiasza, króla judzkiego, w 4 roku, w 5 miesiącu, rzekł do mnie Hananiasz, syn Azura, prorok z Gibeonu, w domu Pana wobec kapłanów i całego ludu. Tak mówi Pan zastępów, Bóg Izraela. Złamię jarzmo króla babilońskiego. W przeciągu 2 lat sprowadzę z powrotem na to miejsce wszystkie przybory domu Pana, które król babiloński Nebukadnezar zabrał z tego miejsca i kazał je zawieźć do Babilonu. Także Jehoniasza, syna Jojakima, króla judzkiego i wszystkich wygnańców Judy, którzy poszli do Babilonu, sprowadzę z powrotem na to miejsce, mówi Pan, gdyż złamie jarzmo króla babilońskiego. Wtedy prorok Jeremiasz odezwał się do proroka Hananiasza wobec kapłanów i wobec całego ludu, który stał w domu Pana. I rzekł prorok Jeremiasz, niech się tak stanie, niech tak uczyni Pan. Niech Pan spełni Twoje słowa, które prorokowałeś, że sprowadzi na to miejsce przybory domu Pana i wszystkich wygnańców z Babilonu. Wszakże posłuchaj tego słowa, które ja wypowiadam do Twoich uszu i do uszu całego ludu. Prorocy, którzy byli od dawien dawna przede mną i przed Tobą, zapowiadali dla wielu krajów i wielkich królestw wojnę, głód i zarazę. Natomiast prorok, który prorokuje o pokoju, zostaje uznany za proroka, którego prawdziwie posłał Pan, dopiero gdy spełni się jego słowo. No zdecydowanie przyjemniejszy przekaz niż Jeremiasza. Jeremiasz nawoływał do prorok za 70 lat dopiero będziecie wyzwoleni. Poddajcie się w niewolę, nie buntujcie się, nawróćcie się, nie grzeszcie. Przychodzi inny prorok i mówi, nie przejmujcie się, nie jesteście tacy źli, za 2 lata spokojnie będziecie wolni. Czy Hananiasz mówił coś o pokucie? Czy w jego przesłaniu było coś o karze? O tym, że ludzie powinni, że są grzeszni i że powinni się od tego grzechu odwrócić? No nie, ta historia tak bardzo mi przypomina sytuację z Edenu. Kiedy Pan Bóg powiedział, że nie możecie, a przyszedł szatan w postaci kogoś innego i zupełnie mówił odwrotnie. I zachęcał wręcz Ewę do tego, żeby nie słuchała Pana Boga, tak? Że Pan Bóg powiedział, że pomrzecie, nie wolno i tak dalej, a diabeł robił zupełnie na odwrót. I tutaj jest podobna sytuacja, że Jeremiasz przyszedł w duchu Pana, a Hananiasz, no niestety, w tym drugim duchu. A ponieważ z natury jesteśmy, że lubimy słuchać to, co nam się podoba, to, co nam się naszym uszom podoba, w związku z tym bardziej nam przypada do gustu to, co miłe dla naszych uszu, niż to, co niemiłe. I tak też tutaj było w tej sytuacji. Myślę też, że poselstwo Jeremiasza było niepopularne, bo to troszeczkę tak, no, najeżdża król, tak, na Izraela, no to teraz jak mamy nie walczyć? No co, poddać się jemu, to wręcz zakrawa na zdradę, tak, że jak to przychodzi, ktoś mówi, nie walczcie, poddajcie się, służcie jeszcze temu królowi, nie, w ogóle nie wychodźcie, żeby walczyć. Więc to też takie było,
no jak to, no chodzi jakiś Jeremiasz, mówi takie dziwne rzeczy, a przychodzi później Hananiasz, tak jak tu Asia powiedziała, mówi takie przyjemne słowa, za 2 lata, słuchajcie, wszystko będzie dobrze, wrócicie wy wszyscy, wrócą wszystkie tam rzeczy, które zostały zrabowane, więc nie macie się czym martwić tak naprawdę, no jest super, jest fajnie. Hananiasz w ogóle nie nawiązuje do grzechów ludu. Jeremiasz na tym się skupia. Odeszliście od Boga. Jak myślicie, czy dla ludzi trudno jest zobaczyć i kiedy jest trudno zobaczyć, że odeszli daleko od Boga albo nie odeszli? Kiedy to można wiedzieć? Kiedy jest za późno. Co nam daje wiedzę, że odchodzimy od Boga albo nie? Dużą rolę odgrywa Duch Święty, który pobudza nasze sumienie. To on wpływa na to, że czujemy, że słuchaj, przeholowałeś, czy przeholowałaś, starczy już, że jesteśmy po prostu wrażliwi na ten głos jego lub nie. Jeżeli nasze życie no, gdzieś tam, prawda, zupełnie idzie w inną stronę, no to nie usłyszymy tego głosu, a za tym samym idzie to, że no będziemy brnąć dalej. Więc dużą rolę tutaj Duch Święty, wydaje mi się, odgrywa. Wiesz, ile osób musimy zdeptać, ile osób musimy ranić. Jak robimy takie rzeczy, to na pewno nie idziemy w kierunku, który prowadzi do Boga. A jak można, jeżeli są ludzie, którzy słyszą Hananiasza i Jeremiasza, jak można wiedzieć, który z nich faktycznie ma rację? Trzeba po prostu poczekać. Tak, to jest coś, co jest tutaj pisane, że w 9 wersecie, że zostaje uznany za proroka ten, którego prawdziwie posłał Pan, dopiero gdy spełni się jego słowo. I naszym zadaniem po prostu jest być czujnym, cały czas czujnym, ponieważ żyjemy w takich czasach i Jeremiasz też nie żył w dogodnych czasach, w związku z tym no musimy tutaj być bardzo, bardzo czujni. To może no, jeszcze... słuchać, badać, śledzić, porównywać to z Pismem Świętym. O, jeśli mogę właśnie. Jeszcze coś, to tutaj wcześniej, gdyby oni słuchali Jeremiasza, co on mówił wcześniej, to on tam w tym 27 rozdziale 3 czy 4 razy powtarza: nie słuchajcie proroków, którzy przyjdą i będą wam mówić, że wszystko będzie dobrze, bo nie będzie. I tak powtarza: nie słuchajcie, bo to są kłamliwe poselstwo, kłamliwe słowa. A oni no, jakby wydaje mi się, że Jeremiasz już miał taką opinię, że to jest jakiś taki burzyciel, chodzi, tylko ciągle mówi, co jest źle, co jest nie tak, więc jak już przychodził Jeremiasz, to ani król, ani dostojnicy właściwie nie słuchali, co on mówi i czy może rzeczywiście ma rację, tylko mówi, a Jeremiasz, aha, znowu gada nie to, co powinien. I nie słuchali. Jak przyszedł Hananiasz, to oni nie mieli w pamięci tych słów, które mówił Jeremiasz, nie słuchajcie takich miłych słów. Tylko po prostu to im się tak bardzo spodobało, że słuchali Hananiasza. A czy myślicie, że z tego możemy jakąś lekcję na teraz wyciągnąć? Żyjemy w bardzo podobnych czasach. Cały świat nawołuje pokój, prawda? Każdy chce dążyć do tego pokoju, do takiej wolności. I jest tak troszeczkę mydlenie oczu wszystkim ludziom. Ludziom się to podoba, no bo nie chcą słyszeć o czymś, co jest złe i że przyjdą jakieś złe czasy czy zła pora na coś. W związku z tym no, jest to bardzo podobne poselstwo na czas dzisiejszy. Może jeszcze poproszę o przeczytanie, Klaudia, może ciebie, tekstu z 2 listu do Tymoteusza, 3 rozdział. Od 1 do 4 wersetu. A to wiedz, że w dniach ostatecznych nastaną trudne czasy. Ludzie bowiem będą samolubni, chciwi, chełpliwi, pyszni, bluźnierczy, rodzicom nieposłuszni, niewdzięczni, bezbożni, bez serca, nieprzejednani, przewrotni, niepowściągliwi, okrutni, niemiłujący tego, co dobre. Zdradzieccy, zuchwali, nadęci, miłujący więcej rozkosze niż Boga. To tak jakbyśmy patrzyli na to, co się teraz dzieje. Podejrzewam, że Jeremiasz żył w bardzo podobnych okolicznościach. Ludzie nie dbali o Boga, nie dbali o to, co Boże, nie zwracali uwagi na Jego prawo. Teraz też większość ludzi nie zwraca uwagi na Jego prawo. Przeczytajmy może jeszcze tekst, Joasiu, może ciebie poproszę, z 1 listu do Tesaloniczan, 5 rozdział i 3 werset.
O, to jest to, co mówią. Gdy mówić będą pokój i bezpieczeństwo, wtedy przyjdzie na nich nagła zagłada, jak bóle na kobietę brzemienną i nie umkną. No i teraz może jeszcze poproszę, Doroty, ciebie o przeczytanie takiego specjalnego poselstwa na czas ostatni, przed przyjściem Jezusa, z Księgi Objawienia, 14 rozdział i 7 werset. Bójcie Boga i oddajcie Mu chwale, gdyż nadeszła godzina sądu Jego, i oddajcie pokłon temu, który stworzył niebo i ziemię, i morze, i źródła wód. I to jest tekst, wyobraźmy sobie, mamy otoczenie bardzo podobne do tego, który miał Jeremiasz. Ludzie nie wierzą. Tak jak Joasiu wcześniej wspomniałaś, poselstwo, które Bóg przekazał do Jeremiasza, mówiło i nawiązywało do tego, Bóg jest stworzycielem świata. W tym poselstwie, które jest przygotowane na czasy ostatnie, też jest Bóg stworzył świat. Czy ludzie w to wierzą? Bardzo mała garstka ludzi w to wierzy. Za dużo filozofii, za dużo jakichś takich nauk, których jest teraz bardzo dużo. Albo lubią mieszać. Tak? Albo tak. Bóg stworzył, ale nie w 7 dniach, może przez miliony lat. Może jakiś tylko iskra i pozwolił resztę. No wiemy to, tak? Znamy to. Za czasów Jeremiasza też Jeremiasz wołał, że nadchodzi sąd. Nadchodzi kara. Babilon, niewola babilońska jest dla was karą. Będziecie sądzeni, bo jesteście grzeszni. W tym poselstwie na czas ostatni jest nadeszła godzina sądu jego. Czy ludzie chcą słuchać takie poselstwo? Jeremiasz na początku też nie był zachwycony tym, co Pan Bóg ma dla niego, tak? No bo jak Pan Bóg mu powiedział, że nie ożenisz się, nie będziesz miał dzieci i tak dalej, i tylko właściwie samo, i że będziesz tak żył krótko, no bo w sumie ile Jeremiasz żył? 40 lat, tak? Dobrze pamiętam? 40 lat poselstwo. Poselstwo głosił. No ale samo to, że Pan Bóg mu zapowiedział to życie takie naprawdę bardzo smutne i pełne cierpienia. I wydaje mi się, że dzisiaj no ludzie nie chcą po prostu słuchać tego, że przyjdzie coś złego. Nawet jest coś takiego, że jak już ludzie trochę chociaż uwierzą w Boga, to mają świadomość tego, że chrześcijaństwo nie jest łatwą drogą. I będzie im trudno pozbyć się pewnych nawyków, pewnych rzeczy, pewnych zmian, które będą musieli w swoim życiu dokonać. I bardzo często się wycofują, mówiąc, że jeszcze zdążę, jeszcze mam czas. I czekają, że będzie dobrze, tak? Ufają tak naiwnie w to, że będzie ten pokój, to bezpieczeństwo. A Pan Jezus sam powiedział, i gdyby ludzie właśnie studiowali Słowo Boże, to by pamiętali, że Jezus powiedział, nie przyszedłem przynieść pokoju, tylko miecz. A z tym się wiąże wiadomo co. Tutaj Jeremiasz też mówi do Hananiasza, że ty wywołujesz w tym narodzie fałszywą ufność. Tak, czyli mówisz, że będzie tak wszystko dobrze, wszystko fajnie, a ludzie chcą tego słuchać, no bo lepiej jest słuchać czegoś takiego niż właśnie o sądzie, o karze, o tym, że musimy się nawrócić. No i teraz też tak troszeczkę jest, tak, w naszym świecie, że tak wszystko będzie dobrze, no świat, gdzie tam, koniec świata. No ktoś tam od czasu do czasu mówi, tak, ale zazwyczaj w takim troszeczkę przyśmiewczym charakterze, tak, czy to już będzie ten koniec świata, bo na przykład, nie wiem, było zaćmienie księżyca, czy to już ten znak, czy jeszcze nie, tak, ale to jest bardziej takie troszeczkę ironiczne, prześmiewcze, a nikt za bardzo chyba w to nie wierzy, nie, albo większość, może nie nikt, tylko większość w to nie wierzy. Są problemy, że sytuacja może być bardzo źle. To nie jest moja wina, przynajmniej tak. To nie ma nic związane ze mną. No to jest wina innych. No ja nic nie robiłam, ja jestem ta dobra. Tu jest też problem, że nawet ludzie mogą przyznać, że jest problem wokół nas z środowiskiem, mam na myśli z przyrodą, z wojnami między krajami i tak dalej, ale to nie jest moja wina. Bo mój sposób jest najlepszy. Gdyby więcej ludzi byli tak jak ja, no byłoby wszystko w porządku. I tu jest ten problem. Bo mamy niby tolerować wszystkich, kochać wszystkich, nigdy nie mówić nic złego. I to robi taki dystans, że nigdy nie daję sobie sprawy, że ja robię błędy. Ja robię coś niewłaściwego, które prowadzi innych też do ruinów. I dlaczego Pan Jezus właśnie bardzo często mówi, czuwajcie, módlcie się,
aby nie przyszło to na was znienacka, prawda? Porównuje przyjście swoje do złodzieja, który przyjdzie znienacka właśnie i zaskoczy. I Pan Bóg do nas mówi, czuwajcie, żeby moje przyjście was nie zaskoczyło. A diabeł właśnie robi świetną robotę, naprawdę. On tak fajnie przyklepuje to wszystko pod płaszczykiem takiego fajnego pokoju. Super, wszyscy będziemy się kochać, miłować, będzie to, tamto. I ludzie się dają po prostu, dlatego że nie znają Słowa Bożego. I to jest takie smutne, że my właśnie jako następcy Jeremiasza, tak można by powiedzieć, powinniśmy z tą odwagą nawoływać jednak do ludzi, żeby oni też mieli tą szansę. Jeremiasz miał takie smutne rzeczy. Właśnie Joasia mówiła się o tym, że żony nie mógł mieć dzieci. Pan Bóg mówił, że musi żyć takie rzeczy, robić śmieszne rzeczy, tak, włożyć na sobie jarzmo, tak, i w ogóle. Ale to wszystko powodowało, to był taki gesty proroka, żeby ludzie wrócili na niego uwagę i zaczynali zapytać, co on właściwie robi? Co to w ogóle znaczy? Czy my robimy podobno dzisiaj? Czy nasze życie pokazują, że żyjemy inaczej? Czy ludzie patrzą na nas i pytają, co właściwie oni robią? Dlaczego tak żyją? I potem pytają nas, tak? Dlaczego tacy jesteście? Że możemy ich kierować do Boga i mówić, to jest czas końca, złe czasy czekają na nas. Patrzcie na to, co dzieje dookoła. Jest tylko jedna odpowiedź, to jest Pan Bóg. Fantastycznie jest słuchać tej dyskusji, bo myślę, że ta nasza rola, rola wszystkich osób, którzy znają Boga, którzy czytają, studiują Biblię, modlą się i mają ten codzienny kontakt z Bogiem i już wiemy i Bóg naprawdę dał nam ogromny przywilej poznania siebie, ale nałożył też pewien obowiązek, który tak naprawdę daje ogromną przyjemność mówienia innym o Bogu. Ale nie tylko tak jak Hananiasz, będzie dobrze, Bóg was kocha, będzie wspaniale, nic nie musicie robić, ale też czasami trochę tak jak Jeremiasz, tak? Tak jak jest poselstwo trójanielskie, nawróćcie się do Boga, bo nadchodzi Jego sąd. On chce was zbawić, ale nawróćcie się do Niego. Uznajcie Go jako stworzyciela ziemi, jako zbawiciela i przyjmijcie Go do swojego serca. Musimy też uświadamiać ludzi, że tą jarzmą naszego rzeczywistości, grzechu, jest ciężki. A jak czytamy w Ewangelii Mateusza, 11 rozdział, 29 werset i 30, Jezus mówi, weźcie na siebie moje jarzmo i uczcie się ode mnie, że jestem cichy i pokornego serca i znajdziecie ukojenie dla dusz wasze, albowiem jarzmo moje jest miłe, a brzemię moje lekkie. No i to jest to, że życie chrześcijanina jest tą jarzmo cały czas, ale może być ciężkie, ogromne grzechu, niewolnictwa, albo może być właśnie Jezusa, który jest lekkie. To tak może do słuchaczy też bym chciała się skierować, że my też w pewnym sensie jesteśmy przerażeni tym, co ma przyjść. Każdemu z nas ten lęk towarzyszy i Jeremiaszowi tak samo. On też się bał. To nie było tak, że Pan Bóg do niego przemówił, a on w podskokach pobiegł i po prostu głosił. To on się bardzo bał, bo bał się i wiedział, jakie mogą być tego konsekwencje. Bał się też o siebie. I nam też taki lęk towarzyszy. Panu Jezusowi ten lęk towarzyszy w Getsemane. Więc tak jak Doli tutaj przeczytała, ukojenie znajdziemy w ramionach i u stóp Jezusa. To jest jedyny nasz ratunek. Sami sobie z tym nie poradzimy i sami nie przezwyciężymy tej obawy i tego strachu, który napawa nas myśląc o przyszłości. Ale różni nas to od pozostałych ludzi, którzy gdzieś nie badają tego, że mamy nadzieję, że będą te straszne rzeczy, że chwilę pocierpimy, ale później przyjdzie wybawienie. I to jest ta nadzieja. Nadzieja, którą mamy przekazywać innym, żeby jak najwięcej ludzi uwierzyło w Boga. I teraz, kiedy przekazujemy tę nadzieję, kiedy głosimy ludziom Ewangelię, prawdę, tą bolesną też, ale
całą otoczoną nadzieją, spotykamy przeciwników. I Jeremiasz w postaci Hananiasza spotkał przeciwnika. Hananiasz na spotkaniu przed wysłannikami królów to jarzmo Jeremiaszowi złamał i powiedział, że tak zostanie złamane jarzmo króla babilońskiego. Jeremiasz wtedy nic nie powiedział, tylko odszedł. I teraz pytanie, czy w takich sytuacjach, kiedy spotykamy fałszywych proroków, kiedy spotykamy ludzi, którzy głoszą fałszywą Ewangelię, nauki, które zupełnie nie są zgodne z Biblią, jak my powinniśmy się zachowywać? Jezus też najczęściej milczał i inaczej pokazał, co robić. Jeremiasz no nic nie powie, nie dyskutował z tym prorokiem więcej, tak? Tak jak Doli powiedziała, no Pan Jezus też nie dyskutował zazwyczaj ze swoimi przeciwnikami, którzy tam mu różne podchwytliwe pytania zadawali, tylko albo odpowiadał pytaniem, albo po prostu odchodził. Więc no czasami nie warto jest dyskutować, tak? A później Pan Bóg Jeremiaszowi dał poselstwo, które miał skierować bezpośrednio do Hananiasza, tak? I powiedział, no Hananiaszu, ponieważ głosiłeś nieprawdę, to jeszcze w tym roku umrzesz. I tak rzeczywiście się stało. Tak, ale Jeremiasz nic swojego tam nie dodał. Tak, nie wchodził w dyskusję, nie tłumaczył, ty nie masz racji. Mówił tylko to, co przekazał mu Bóg. Że bez względu na to, co się stanie, bez względu na to, jak ci przeciwnicy są, Boża wola zawsze się spełni. W czasie studiowania skorzystałam z Biblii internetowej i wyszukałam sobie słowo wszechmocny. Imię Boga Wszechmocny jest użyte w Biblii ponad 260 razy. Bóg jest wszechmocny. Czy my wtedy musimy się obawiać jakichś przeciwników, bać się, że wola Boża się nie spełni? No i do tego, Małgosiu, co powiedziałaś, że Pan Bóg jest wszechmocny i nie mamy czego się bać, to przyszły mi na myśl słowa psalmisty z 91 psalmu, 7 werset. Chociaż padnie u boku Twego 1000, a 10 000 po prawicy Twojej, Ciebie jednak to nie dotknie. I to jest dla nas taka no, niesamowita obietnica od Boga, że jeżeli będziemy Jemu wierni, będziemy Jemu posłuszni, to choćby się waliło, paliło obok nas, to nas to nie dotknie. Może jeszcze, Klaudia, Ciebie poproszę o przeczytanie tekstu z Księgi Izajasza, 46 rozdział, 9 i 10 werset. Wspomnijcie na sprawy dawne, odwieczne, że ja jestem Bogiem i nie ma innego. Jestem Bogiem i nie ma takiego jak ja. Ja od początku zwiastowałem to, co będzie i z dawna to, co jeszcze się nie stało. Ja wypowiadam swój zamysł i spełnia się on i dokonuję wszystkiego, czego chcę. Amen. Z takim Bogiem niczego nie musimy się bać. Mamy tylko pełnić Jego wolę, głosić Jego poselstwo i ratować jak najwięcej ludzi jest możliwe. Na koniec studium skłońmy nasze czoła i podziękujmy Bogu za te obietnice i proroctwa, które dał nam w Biblii. Boże nasz i Ojcze, bardzo Ci dziękujemy za Biblię i Słowo Boże i daj nam odwagę, żebyśmy głosili je, i żebyśmy ratowali jak najwięcej ludzi. Nie pozwól nam się bać i nie pozwól wątpić. I błogosław wszystkich tych, którzy słuchają nas. Ratuj nas wszystkich i spraw, żebyśmy się spotkali razem na nowej ziemi. W imieniu Jezusa Chrystusa. Amen. Bardzo dziękuję Wam wszystkim za to wspólne studium. Dziękuję również wszystkim, którzy słuchali. I niech Bóg sprawi, żeby to studium było dla nas wszystkim ogromnym błogosławieństwem. A teraz też zapraszam wszystkich na kolejne studium Biblii, gdzie będziemy uczyć się i rozmawiać na temat zniszczenia Jerozolimy. Thank you.